Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jestem w Warszawie, obecnie przy ulicy Chorzej. Zamierzam dzisiaj zrobić to, co zapowiadałem w jednym z ostatnich filmów, w filmie, w którym sprawdzałem najlepsze miejsca w danych kategoriach, w odpowiednich rankingach w aplikacji TripAdvisor. Przy ocenianiu Nice Cream Factory powiedziałem, że muszę sobie wyrobić zdanie na temat lodów w Warszawie, muszę zrobić sobie jakiś swój prywatny ranking. No i dzisiaj jest ten dzień, kiedy mówię sprawdzam, kiedy robię sobie lodowy wtorek, bo nagrywam to we wtorek, kiedy ubieram hawajską koszulę, kiedy korzystam z pięknej pogody i idę jeść lody. Wybrałem 6 najczęściej polecanych przez Was w komentarzach na YouTubie czy na Facebooku lodziarni w Warszawie i w każdej z nich zamierzam spróbować 3 różnych smaków. Daje to łącznie 18 porcji. Więc będę chyba wszędzie chodził pieszo. Jak liczyłem sobie na Google Maps, ile zrobię kilometrów, jeśli wszędzie bym szedł na piechotę, to wychodziło, że będzie ich ponad 30. Także no, spaliłbym troszkę kalorii. Ale czy 18 porcji lodów, to nie wiem. W każdym razie wszędzie spróbuję śmietanki, wszędzie spróbuję jakiegoś sorbetu, no chyba, że nie będzie. No tak samo, jeśli nie będzie śmietanki, to jej nie spróbuję. No i jakiś taki czadowy smak, który będzie wydawał mi się najciekawszy spośród wszystkiego, co dzisiaj lodziarnie będą mieć w swojej ofercie. Na pierwszy ogień idzie lodziarnia Tłusty Kotek. Bardzo fajna nazwa dla lodziarni. Znajduje się ona przy ulicy Chorzej, ale trzeba tak wejść w podwórko. Patrząc po rozmiarze tych lodów, to wątpię, że uda mi się ogarnąć to wszystko jednak jednego dnia. Wziąłem śmietankę, wziąłem sorbet z czarnej porzeczki oraz lody czekoladowo-jagodowe. Spróbujmy ten sorbet. Kwaśny, orzeźwiający. Jakby tak czarne porzeczki zamrozić. Zobaczmy śmietankę. Ciągnąca się troszkę. Dobra, ale jakiś taki ma taki posmak. No są śmietankowe, ale dość tłuste. Smaczne w sumie, ale nie jest to taka zniewalająca śmietanka, jak na przykład w Good Lud w Krakowie albo w Krasnoludzie we Wrocławiu. Tłustawe lody, ale no nazwa lokalu chyba zobowiązuje. A jak ta czekolada z jagodą? No, ciekawe, choć bez szału. Sorbet chyba tutaj najfajniejszy. Jedna porcja lodów kosztuje 6 zł, ale jest ogromna, jak widać. To są takie dwie duże gałki. Choć nie wiem do końca, czy na pewno, bo pani tutaj taka troszkę zamotana dzisiaj. Jak zjem to do końca, to będę mieć dość lodów na cały dzień w sumie. Ogromna porcja. Jakoś podołałem tej porcji, troszkę może się zawiodłem wręcz tymi lodami. W sensie sorbecik był ok, naprawdę był bardzo, bardzo dobry. Lody śmietankowe też były w porządku, aczkolwiek wyobrażałem je sobie troszkę inaczej. Zobaczymy, jak wpadną na tle konkurencji. No a czekolada z jagodą raczej słabo, mało tej jagody tam było. Te lody czekoladowe też jakieś takie nieszczególne. To nie była jakaś, wiecie, czekolada belgijska czy coś takiego. Dobra, lecimy na kolejne lody. Plac Zbawiciela bez słynnej tęczy to już nie jest to samo. Mniejsza o to, co ta tęcza symbolizowała, ale tutaj nieopodal znajduje się lodziarnia, która nazywa się Na Końcu Tęczy, dokładnie przy Alei Wyzwolenia. No i tak troszkę ta nazwa już nieaktualna, prawda? Mam lody. Tutaj jest śmietanka oczywiście, jest sorbet malinowy oraz smak lodów, to się nazywa palone masło. No, śmietanka o wiele lżejsza niż w Tłustym Kotku. Też się szybciej topi. Te lody są o wiele bardziej takie napowietrzone. Nie są aż tak zbite. Sorbecik chyba gorszy. Śmietanka znika w tempie ekspresowym. Dobra, smakuje mi bardziej niż w Tłustym Kotku. To chyba sorbet lepszy w Tłustym Kotku. Wiadomo, inny smak. Niewygodnie tak się je trzymając aparat. Ta jedna porcja kosztuje 5 zł. A ja wziąłem 2 i w ramach jednej po prostu sobie wziąłem 2 smaki. Dzięki temu może jakoś przeżyję ten dzisiejszy dzień. O, teraz doszedłem bardziej do sorbetu. Mogę więcej na jego temat powiedzieć. No jest malinowy rzeczywiście, ale na pewno mógłby być malinowy bardziej. Ale może jeszcze nie ma na rynku odpowiednich malin, bo ten sezon chyba dopiero powoli się zaczyna. Doszedłem do lodów o smaku palonego masła. Wyglądają jak śmietankowe, ale smakują troszkę inaczej. Są, jak sama nazwa wskazuje, bardziej maślane. Smakują troszkę jak takie rozpuszczone masełko na patelni. Te lody mi teraz bardziej smakowały. Śmietanka lżejsza, palone masło świetne. Ten sorbet malinowy, myślę, mógłby być lepszy. Dobre lody bardzo mi smakowały, a teraz jadę dalej. Zmieniam tylko brzeg Wisły. Praga Północ. Rzadko bywam w tych rejonach Warszawy, ale są tu ponoć niedaleko niezłe lody.
Nie spodziewałem się tego kompletnie, ale póki co to były najlepsze lody, jakie dzisiaj zjadłem. Po pierwsze sorbet, wyśmienite, jabłko z cynamonem, bardzo wyraźny smak jabłka. Do tego nutka cynamonu, fantastyczne. Po drugie świetna śmietanka, taka pomiędzy tłustym kotkiem a na końcu tęczy. Troszeczkę tłustawa, ale nie aż tak jak tłusty kotek, ale też mniej lejąca niż na końcu tęczy. Naprawdę fajnie. Poza tym próbowałem też pistacji oraz lodów jogurtowych. W ramach jednej porcji można wziąć dwa smaki, także stwierdziłem, że trzeba skorzystać jak najbardziej. Pistacja bardzo, bardzo dobra. Miała taki ciemnozielony kolor i rzeczywiście smakowała pistacją, a nie czymś tam pistacjopodobnym. We Włoszech jadłem lepsze pistacje, ale te były naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i lody jogurtowe, troszkę takie kwaskowe, tak jakby wziąć jogurt naturalny i go zmrozić. Bardzo, bardzo dobre. Jadę dalej, jadę w jeszcze bardziej nieznane mi rejony. Dojechałem na Tarchomin. Nigdy tu wcześniej nie byłem. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale tutaj gdzieś są niedaleko ponoć dobre lody. Mam lody, tutaj szkoła przyszła na lody, pełno dzieciaków. Lodziarnie pastelowe na Tarchominie. Ciekawe, bo mają dwa rodzaje gałek, w sensie są gałki standardowe, około 80 gram, one kosztują 3,50, no i są gałki dwa razy mniejsze. No i one są po 2,50, a z racji tego, że już dzisiaj dużo lodów zjadłem, to sobie wziąłem te mniejsze. Słony karmel, bardziej karmel niż słony. Pani sprzedająca lody zdziwiła się, że ja biorę mniejsze gałki. Powiedziała, serio? Mniejsze? Jakbym miał teraz wtrążyć 300 gramów lodów, no to byłoby ciężko. Dotarłem już do drugiego smaku, a drugim smakiem jest sorbet aloesowy. Taki orzeźwiający na dzisiejsze upały w sam raz. No i śmietanka. Chyba najbardziej bezpłciowa ze wszystkich śmietanek dzisiejszego dnia. Generalnie poza tym sorbetem takie sete lody. Na tle jakichś tam grycanów super, ale nie są to lody tak dobre, żeby jechać specjalnie na nie, na Tarchomin aż. Jestem przy nowym Deseo, Deseo przy Burakowskiej. Deseo nie mieli śmietanki, słuchajcie. Jest za to sorbet, sorbet cytrynowy z miętą oraz smak inny, ciekawy, czyli matcha i zielona herbata. Matcha jest w stałej ofercie i za to Deseo bardzo lubię, bo lubię ten smak lodów, lubię matcha, więc siłą rzeczy. Sorbacik idealny na tą pogodę, kwaśny. Orzeźwiający. To był dobry wybór. Był jeszcze sorbet truskawkowy. O, jeden z lepszych sorbetów, jeśli nie najlepszy dzisiaj. Choć ten spalony też był super. Także tu już raczej kwestia smaku, kwestia gustu. Jeśli chodzi o wykonanie, ten sam poziom. Porcja kosztuje tutaj 6 zł. Jest raczej standardowej wielkości. Jaki rożek wielki w ogóle dla dwóch porcji. Dotarłem do matchy i matcha jak to matcha bardzo dobra. W Deseo lody nie są może głównym produktem, bo liczą się przede wszystkim te fantastycznie wyglądające ciacha, ale lody też mają spoko. Przyznam, że ten sorbet cytrynowy to mnie urzekł. No a zielona herbata matcha, klasyk. Klasyk jakich mało. Jeszcze jedno miejsce zostało, ale to z woli muszę się udać na Mokotów. Zbliżam się do ostatniej już, na całe szczęście ostatniej lodziarni dzisiaj, do Jednorożca. Ponoć świetne lody. Ja już mam troszkę dość lodów, szczerze mówiąc. Zjadłem dzisiaj 5 różnych lodów w 5 różnych miejscach. Jestem przesłodzony. Mam lody, wyglądają bosko. Śmietanka, marakuja i na dole pistacja. Śmietanka całkiem inna niż gdzie indziej, bardzo dobra. Chyba najlepsza. Nie tak ciężka właśnie jak w tłustym kotku, czy tam później wpalona też była w miarę ciężka. Naprawdę dobra. O, marakuja też pycha. Rewelacja. Muszę gdzieś usiąść, kurde, bo tak niewygodnie troszkę. Jakoś usiadłem. Ta marakuja. Marakuja rewelacyjna, kwaśna. Najlepsza śmietanka. Tutaj jeszcze skrywa się pistacja. Tak, wydubałem sobie tą pistację. I to jest pistacja. Przez wielkie P. Najlepsza pistacja, zdecydowanie. Zdecydowanie. Pycha. Ale z tego loda kapie. Całe spodnie mam trudne. Jak dla mnie lody Jednorożec najlepsze ze wszystkich. Ta marakuja, ta śmietanka, ta pistacja, no rewelacja. Ale jeszcze na chłodno, na spokojnie podsumuję sobie wszystko w domu. Wróciłem do domu po tym dniu pełnym lodów.
Jest mi strasznie słodko. Pomaga mi herbatka miętowa. Powolutku, powolutku dochodzę do siebie po tym lodowym tripie. Mam tutaj kartkę. Na tej kartce wypisałem wszystkie lodziarnie, które odwiedziłem. Wypisałem sobie także smaki, jakie były. I później sobie zrobiłem rankingi tychże smaków. W takim sensie, że osobno oceniałem śmietankę, osobno oceniałem sorbety oraz osobno oceniałem ten trzeci smak. Wyszło mi, że jeśli chodzi o lody śmietankowe, to na 6. miejscu znalazło się Deseo, ale nie dlatego, że były to lody niedobre, tylko dlatego, że tych lodów śmietankowych po prostu nie mieli. Bardzo mnie to zdziwiło. Jeśli chodzi o te próbowane przeze mnie, no to najgorsze były pastelowe, a najlepsze w jednorożcu. Na podium znalazła się też śmietanka spalone, drugi stopień podium i trzeci stopień podium na końcu tęczy. To jeśli chodzi o lody śmietankowe, no zdecydowanie najlepsze, najsmaczniejsze były w jednorożcu. W kategorii sorbet była chyba najmocniejsza konkurencja moim zdaniem, bo wszystkie sorbety na dobrą sprawę mi smakowały. Najniżej oceniłem sorbet na końcu tęczy, to był sorbet malinowy. Jak na mój gust był po prostu za mało malinowy. Najbardziej z kolei smakował mi sorbet w Deseo, był to sorbet cytryna z miętą. Tutaj jednak muszę zaznaczyć, że no, w grę już wchodziły raczej gusta, w grę wchodziło też to, że ten sorbet był najlepszy na taką upalną pogodę jak dzisiaj, bo był kwaśny, plus mięta, wiadomo, orzeźwiające. Na drugim miejscu był jednorożec z sorbetem marakujowym, a na trzecim palone z sorbetem jabłko z cynamonem. Tylko tak jak mówię, tutaj konkurencja była naprawdę spora i myślę, że pierwsze 4, jeśli nie pierwsze 5 miejsc, no to już rozstrzygałem troszkę na zasadzie gustu, co mi bardziej smakuje, co bardziej odpowiadało dzisiejszej może aurze. Obiektywnie naprawdę trudno stwierdzić, bo wszystkie te sorbety były bardzo dobrze zrobione. Ostatnia rubryczka to rubryczka trzeciego smaku. Tutaj no, nie smakowała mi bardzo czekolada z jagodą w tłustym kotku i przyznałem tłustemu kotkowi ostatnie miejsce. Pastelowe z kolei ze słonym karmelem też mnie nie zachwyciły. No i miejsce piąte. Od miejsca czwartego zaczyna się już jednak fajnie, bo na czwartym jest na końcu tęczy ze swoim palonym masłem. Naprawdę świetne lody. Numer 3 to Deseo. Deseo z maczą. Uwielbiam maczę, ale jeszcze bardziej uwielbiam pistacje, więc na drugim miejscu są palone z pistacją, a na pierwszym jednorożec także z pistacją. Pistacja w jednorożcu jakoś bardziej mi smakowała. Porobiłem sobie te tabelki także po to, żeby za każde miejsce przyznać punkty. Za pierwsze miejsce przyznawałem 5 punktów, za drugie 4, za trzecie 3, za czwarte 2, za piąte 1 i za szóste 0. Zsumowałem sobie te punkty, co miało mi pomóc w wybraniu najlepszej lodziarni. Więc tak, 6. miejsce z 3 punktami zajęło pastelowe z Tarchomina. Na miejscu 5. tłusty kotek, 4 punkty. Na miejscu 4. na końcu tęczy, 5 punktów. No i uwaga, uwaga, podium, miejsce 3. Deseo, 8 punktów. I tutaj można się tylko zastanawiać, ile punktów zdobyłoby Deseo, gdyby miało w ofercie śmietankę. Niestety albo stety takie były kryteria. Być może gdyby dziś w Deseo była śmietanka, no to lokal ten wygryzłby z drugiego miejsca palony z Pragi. Największe zaskoczenie chyba tego rankingu, 11 punktów. 2 razy drugie miejsce, raz 3. No i zwycięzcą okazał się jednorożec z Mokotowa. 2 razy pierwsze miejsce, raz drugie, 14 punktów. Gratulacje dla jednorożca. Świetne, naprawdę świetne lody. Oczywiście, tak jak tutaj widzicie, byłem w 6 lodziarniach i to jest dużo jak na jeden dzień. Nie bierzcie ze mnie przykładu i nie róbcie sobie takiego lodowego rajdu. Sam raczej tego już nigdy więcej nie powtórzę. Możecie mi pisać, jakie inne lodziarnie jeszcze polecacie. Kiedyś je na pewno odwiedzę, aczkolwiek myślę, że w przeciągu 2 tygodni nie tknę lodów. Żadnych, gdziekolwiek. Widzimy się niedługo. Dzięki wielkie za to, że obejrzeliście ten materiał. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.